Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Szkła dla iPhone'a XS Max. Zaczynamy teraz szkiełka. Case'y były, trzeba ogarnąć szkła, co możemy wrzucić na front. Wiadomo, szkła, które mamy w smartfonach, się rysują. Więc pierwsze co, produkt Eigera. 3D Glass właśnie. Cóż, produkt od pancernika U, dzięki im za podesłanie go. Na końcu dojście do końca, mówiąc krótko i kolokwialnie, będzie coś dla Was. A cóż tym razem? Pierwsze szkło edge to edge, czyli praktycznie szkło na cały ekran z delikatną czarną ramką, cóż, klejone z racji płaskiego ekranu adhezyjnie po całym tak naprawdę froncie tego smartfona. 9H twardość, warstwa anti-dust layer, full flame protection, każdy to rozumie, teoretycznie edge to edge, dobra, teoretycznie też pełna przejrzystość stuprocentowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał czarny, jak będzie wyglądał szary, czy nie będzie szary, ale myślę, że może tak nie być. Więc dobra, ja już sobie wyjąłem to, co w środku, bo dosyć ciężko siedzi, więc nie chciałem się szarpać z tym wszystkim pod przy kamerze. Ale cóż, cało w środku dostajemy fajne pudełeczko z podziękowaniami za zakup. No i cóż mamy w środku? Oczywiście w środku mamy kilka rzeczy, które nam się przydadzą. Mamy w środku, z racji tego, że jest pudło, też jest instrukcja, jak zamontować to szkiełko, co oczywiście ja za chwilę zrobię, więc macie tutaj ewentualną ściągawkę. Oczywiście mamy zestaw do czyszczenia, który za chwilę mi się przyda, więc od razu go otwieram, a w nim standardowe rzeczy. Coś, co mamy sobie wyczyścić na mokro, później wytrzeć na sucho, pozbierać za pomocą dosyć dużego pada ewentualny kurz. No i najważniejsza rzecz, szkło. Jak ono wygląda? No jest duże. Jest teoretycznie na cały ekran. Po założeniu system ciekaw, czy nie będzie nam zabierało powierzchni po rogach, ale tego się dowiem dopiero jak zamontujemy, bo sam jeszcze nie wiem. Więc dobra, zmieniam perspektywę, bierzemy się za montaż. Perspektywa zmieniona, więc działam. Ja jeszcze oczywiście wrzuciłem iPhone'a, żeby no nie rysować od tyłu w case, Nord Case, też właśnie od Eigera. Myślę, że nawet będzie spoko pasował odnośnie montażu i dopasowania, więc lecimy. Można wyłączyć, chociaż z racji tego, że to jest szkło edge to edge, ale myślę, że o, kurde, fajnie będziemy, myślę, że pasować, ale to będziemy je celować i umieszczać za chwilę, więc najpierw co? Klasycznie, oczyśćmy front iPhone'a, gdyż już udało mi się go całkiem nieźle wypalcować przez kilka dni, jak już go mam, więc lecimy. Najpierw na mokro, oczywiście oczyszczamy dokładnie, aby nic nam nie zostało, to norma. Lepiej przejechać wzdłużnie, albo jak się chcecie, chociaż mały problem, pad taki delikatnie mokry, mógł być trochę mocniej, ale spoko, zbiera to co trzeba. Gdy to zrobimy, to oczywiście bierzemy kolejną część, czyli przejeżdżamy na sucho cały front naszego wyświetlacza, aby nie zostało zbyt dużo jakichś poproszków i innych tego typu rzeczy, śladów po tłuszczu naszych palców i wszystkich innych rzeczy. Przy okazji, z racji tego, że tam był alkohol, trochę sobie od wyświetlacz ekranu wyczyszczycie z bakterii, no bo nie da się ukryć, że tu macie więcej syfu niż w waszej prywatnej toalecie, a niestety tak to jest, że na palcach i na rękach najwięcej się zbiera, a później zbiera się na froncie ekranu, którego używacie. Dobra, bierzemy teraz pad odnośnie dust sticker, tak to nazywamy, i sugeruję poprzejechać przez cały ekran. No może iPhone będzie nam się wybudzał, ale niech się wybudza. Nic mu się nie stanie. Chodzi o to, żeby zebrać wszelkie drobiny kurzu, gdyż pod tego typu szkłem tak klejonym, nazwijmy to adhezyjnie, tam jest delikatna warstwa, która łapie. To po prostu każdy najmniejszy poproszek, którego nie widzicie normalnie, będziecie niestety widzieć i będzie Was to irytować. Jak ktoś jest, delikatnie mówiąc, pedantyczny, to na pewno to zobaczy. No i dobra, weźmy tylko, obmachajmy z boku szkiełko, aby nam nie było żadnego kurzu na nim. No i cóż, szkło ma spod spodem, oj, ostrość gubimy, ale po prostu pad. Musimy sobie to odkleić. Dosyć mocno to trzyma, bo to jest delikatnie mówiąc mocno złapane. Jak już to sobie odpuściliśmy, no dobra, trzeba dopasować, więc układamy szkło, mamy teoretycznie wyznacznikiem jest głównym aparat, czy nie aparat, tylko wycięcie na głośnik, więc to musicie dosyć
ładnie i równo położyć. Później jeszcze nie dociskać, chociaż ono już zaczyna się dociskać. Można je jeszcze delikatnie gdzieś przesunąć. Ale jak już siądzie, widzicie co się dzieje. Bardzo ładnie szkło dopasowuje się do ekranu. Ewentualnie, jeżeli coś jest nie tak, można je delikatnie jeszcze podnieść, przesunąć. Bo mam wrażenie, że trochę krzywo mi weszło, w szczególności dół. Ale widzicie, że szkło jest teoretycznie wielorazowego użytku. Więc dobra, musimy sobie je przyłapać. Teraz myślę, że będzie bardziej prosto. I tak też się dzieje. No i następuje prosta magia, czyli zaczyna szkło się dopasowywać do ekranu. No i praktycznie działać. Ewentualnie na końcu gdzieś możecie coś podociskać, gdyby się okazało, że gdzieś coś nie dołapało. Więc dobra, zmieniamy perspektywę. Myślę, że jest w miarę... O, tutaj coś jeszcze muszę mocniej docisnąć, że będzie w miarę dobrze. No i jeden poproszek, sorry, niestety złapałem. Ale z racji tego, że dokładnie nie ustawiałem tego, tylko pokazywałem Wam, jak to zrobić, no to jeden niech będzie, chociaż jak ktoś widzi, gdzie, to napisze. Jak nie widzi, no to okaże się, że go nie ma, więc taki mały konkursik. Dobra, zmiana perspektywy i patrzymy, jak to szkiełko wygląda i jak działa. Dobra, szkiełko jest. Jak widzicie, szkło praktycznie zakrywa wszystko. Zakrywa wszystkie aparaty, projektory, kropek i tak dalej, więc pierwsze co sprawdźmy, czy w ogóle moją mordkę rozpozna. Rozpoznaje bezproblemowo. Jeszcze raz. Nawet jest ona za kamerą, więc to tutaj działa. To już wielki plus. Dobra, coś mamy lekko przyciemniony ten ekran, więc sobie jasność może zwiększmy. Nie, sorry, nie z tej strony. O, świetnie. No i dobra. To jest ekran, który jest delikatnie tylko zakrzywiony na końcach, więc nie musimy używać klejów UV, tego typu szkła do w miarę płaskich ekranów. Dajemy radę. Czy coś zabiera nam to szkło? No ciężko mi powiedzieć, czy coś tu nam ukradło trochę ekranu. Mam wrażenie, że chyba nie, ale może minimalnie na dole i minimalnie po bokach, ale mam wrażenie, że jest wszystko ok. Dobra, wyjmiemy w ogóle telefon z Face'a i zobaczmy, jak jest z kwestią krawędzi i przechodzenia. Powiem Wam, że jest idealnie, prawie nie czujecie go. Szkło jest 3D, czyli jest zaokrąglone na każdym praktycznie krańcu, więc pod tym względem jest spoko. Zobaczmy jeszcze szybko aparat, moją gębę. O, fryzura nie taka, ale jak widzicie, praktycznie jest ok. Wygląda, zdjęcie wygląda dobrze. Dotyk ekranu. Dobra, wejdźmy sobie w przeglądarkę, zacznijmy coś sobie pisać. Czy dotyk wszystko ładnie będzie działało? No jest spoko, odnośnie dotyku, przynajmniej przy klawiaturze, nie mam żadnych zastrzeżeń. Działa to fajnie. Przezroczystość. Dobra, przejdźmy do jakiejś czerni. Dobra, jak my sobie to możemy zrobić czarny. My sobie go, zmieńmy kamerę na tą i zrobimy sobie... No powiem Wam, że czerń też jest w miarę spoko, nie jest zszarzała. Jest czarna, no bo nie mamy nic pomiędzy ekranem a szkiełkiem, bo po prostu on się dokleja, jest warstwa, która go trzyma, więc tu też fajnie. To wykończenie rogów mi się podoba, zresztą widzicie. Jest to fajnie zrobione z racji tego, że jest takie gładkie. Gładko przechodzi każdy kraniec i tutaj powiem Wam, no na razie jestem zadowolony i to powiem Wam mega. No szkło zakleiło nam cały ekran, dotyk działa tak jak powinien. Nie widzę jakichś takich problemów z tym związanych. No ciekawe. Ciekawa opcja, no i plus taki, że zakrywa wszystko. Fakt, nie ma wycięć na aparaty, ale też sobie ich nie porysujecie. Jak dobrze je założycie, nie ma żadnych bąbelków pod spodem. Znaczy, widzę, że mogłem je troszeczkę wyżej dać, bo widzę, że mikrofon może minimalnie byłoby to wyżej szkło, ale jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie trzeba było kleić klejem UV, a się trzyma. Żadnych może nieścisłości poza jednym paproszkiem, który tu mi się złapał. Poza tym naprawdę szkło złapało, trzyma się, posprawdzam je trochę. No i cóż, ja jestem wstępnie na tak i zadowolony. Oczywiście następne filmy odnośnie tego szkła dam Wam znać, do jakich case'ów pasuje. Myślę, że do większości, już na dzień dobry widzicie, że case od Eigera jak najbardziej współgra z tym szkłem. No i całość naprawdę wygląda, no i chroni cały ekran, to też plus. Fakt, jest ta dookoła czarna ramka, ale... Ja mam wrażenie, że nie zabieram ekranu,
bądź bardzo, bardzo, ale to bardzo minimalnie, ale chyba nic. Czekajcie, jeszcze przejdźmy sobie do tego aparatu, czy tutaj gdzieś coś nie obcina. Nie, nie, wszystko jest ok. Więc wstępnie jestem no tak, czyli Eiger 3D Glass, iPhone XS Max, naprawdę wychodzi, że całkiem fajny produkt. A co jeszcze? Oczywiście case jest od pancernika, więc na kod LUCEK5MAX macie 5 zł na akcesoria, to już wiecie, od dawna. Ale z racji tego, że tych szkiełek Eigera jest trochę, myślę, że jakby czekacie do filmu o recenzji iPhone'a, to będzie konkurs odnośnie tych szkieł, bo poza tym 3D Glassem mam jeszcze parę ich rodzajów, a z racji tego, że przyszło ich trochę więcej, część będzie dla Was, ale to myślę, że zrobimy to w jednym właśnie filmie odnośnie recenzji iPhone'a XS Max, to z racji tego, że to właśnie też Eiger wspomaga trochę tą serię, minimalnie właśnie przez pancernika, to również macie 10% na zakup szkieł i produktów Eigera dla iPhone'a XS Max, używając kodu Eiger10MAX, czyli no, można je kupić o 10% taniej, no to już jakiś taki sensowny rabacik. No cóż, ja wstępnie jestem jak najbardziej na tak, potestuję, zobaczę, właśnie jeszcze o śliskości nie powiedziałem, ale to nie ma co tak naprawdę gadać. Jeżeli jest szkło hartowane, no to jest tak śliskie jak ekran, więc jest idealnie, a nawet fajnie to w case'ie, bez case'a, jak już Wam powiedziałem, fajnie docięte, fajnie pasuje. Więc no chyba produkt na razie wstępnie na tak, ale dam to Wam znać za jakiś czas. Więc dobra, tyle odnośnie Eigera 3D Glass dla iPhone'a XS Max. Założył się dobrze, dobrze kolory są czarne, czernie są czarne. Trzyma się, no wiadomo, kwestii odporności, wytrzymałości. Może nie będziemy walić młotkiem zabawkę za 5 koła, ale myślę, że no raczej nie porysuje się zbyt szybko. Tyle, oczywiście linki gdzie je dorwać macie na dole. Pod filmem oczywiście macie jakieś pytania, piszcie, jak zamontować widzieliście. Wstępne wrażenia macie, za jakiś czas będą, myślę, że bardziej sensowne, albo jeden taki zbiorczy film odnośnie wszystkich szkieł, co według mnie na tak, co na nie, bo trochę tego jest. Są i Eigery, i też jest jeszcze tu jakaś półeczka, no i jeszcze coś od Spigena też mam, więc no będzie tego trochę. Może jeszcze Dom Glass dojedzie, ale jakoś ciężko na razie z Korei. Jeszcze nie zrobili tego dobrze, powinno być w tym tygodniu, ale może, no zobaczymy. Jak będzie, to Wam też pokażę właśnie szkło Dom Glass dla tego iPhone'a albo dla dziesiątki, no zobaczymy jak to wyjdzie, kiedy to dotrze. Więc dobra, tyle. Tyle odnośnie tego produktu. Na dole jeszcze linki społeczności, to wiecie. Jeżeli film Wam się podobał i sądzicie, że zasługuje na łapkę w górę, to się przyda. Ona oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie, to myślę, że warto zacząć. No i cóż, na dzisiaj tyle. Eiger 3D Glass dla iPhone'a XS Max. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!